Marcin Kukaj-Senwicki. Marcin, jesteśmy w Berlinie, jesteś po mistrzostwach, które przed chwilą wygrałeś. Jak Ci się podobały te trzy konkurencje i opowiedz coś od, bo w pierwszej konkurencji miałeś trochę problem, znaczy nie problem, tylko po prostu nie wykonałeś tyle, ile byś mógł właściwie, potem kolejne dwie konkurencje wygrałeś. Tak, bo to są moje ulubione konkurencje. Aktel, w wykonaniu to, co zrobiłem, no mogłem więcej zrobić, ale jakoś to, nie wiem, może za lekkie, nie wiem, to 10 kg to było. Nie, no nie za lekkie, chciałeś po prostu zrobić tyle, ile potrzeba, tak. A ja też nie zauważyłem, że dwóch ci nie zaliczyli, więc byłeś na tym samym poziomie z innym zawodnikiem tutaj. A potem w kolejnych dwóch? W hantelku, no 63 kg ważył, no nie było żadnego problemu, no ja, moim zdaniem było fajnie, bo był wygodny, był taki po prostu do wyciskania, bo akurat że fajnie leżał na barkach i łatwo wyciskało się tego hantla. A trzecia ty robisz, poczekaj, jeszcze drugą konkurencję było widać, że zobaczycie też na filmie, że niektórzy zawodnicy mają bardzo dobrą technikę. To był jeden zawodnik, który normalnie wyciska ciężary zawodowo i on bardzo ładnie z ramiona wyciskał. Ty robiłeś wszystko siłą. Jak to u Ciebie wygląda? Myślę, że jak będziesz w kolejnych mistrzostwach więcej ciężarów, to według mnie musisz stosować więcej techniki. Wiesz o tym, czy specjalnie zrobiłeś wszystko siłą? Czy jak to wygląda? Ja chciałem to po prostu jak najszybciej to skończyć. Nic więcej. Jeśli będzie ciężar, hantelek 90 kg, to kilo, zrobimy to technicznie. A trzecia konkurencja, był trochę problem, bo wiem, że te urządzenie, jak to się nazywa, belka była bardzo, bardzo szeroka jakoś, nie? Ogólnie duża, bo dla mnie to trochę nie jest wygodna, ale też jest uchwyt długi i trzeba go dobrze złapać, bo jeśli się źle złapie, to może belka do tyłu albo do przodu polecieć. Akurat zrobiłem to dla popisu, żeby zrobić to bez nóg, bo dla mnie 110 kg no to jeszcze w miarę, no ale ja ważę to 13, to 15 kg, no to 5 kg belka więcej, ale bez nóg to jakaś... No, te zawody były akurat przez Enrico Schütze organizowane, który jest przeciwnikiem zbyt wielkich ciężarów, dlatego to specjalnie zrobił z trochę niższymi ciężarami na ilość. Jak wygląda z Twoją kondycją, jeśli chodzi o ilość, bo przytyłeś bardzo dużo, teraz chyba 114-115 kg ważysz, musisz popracować nad kondycją? To jest racja, muszę jak najwięcej nad kondycją popracować. Myślałem, że mam tą kondycję, ale jeszcze nie do końca. Brakuje jeszcze 30-40%, żeby mieć lepszą kondycję. Masz bardzo wysoki cel, chcesz nawet w kwalifikację do Arnold's Classic, oczywiście tam to już są całkiem inne ciężary i tam będzie walczyć z Tobą elita. Jak myślisz, jak Ci tam pójdzie? No zrobimy to technicznie, po prostu na spokojnie, belka 130 kg. Nie powiem, ile trzeba zrobić, ale mam swoje plany w głowie, żeby zrobić, żeby przejść do finału, do ósemki, a potem w finale na luzie i zdobywać jak najwięcej punktów. Co powiesz o innych zawodnikach? Tu dwóch Polaków było, Mateusz Skrętny i nie pamiętam, Krzysztof... Krzysztofa Kretnerskiego nie było, nie wiem dlaczego. Szkoda, bo fajnie by było, jakby był jeszcze jeden Polak. Mateusz Skrętny, no wiadomo, no znowu widzę przytył, no ale jak zawsze chyba brak kondycji i wytrzymałości. No Mateusz miał teraz długą przerwę i z tego, co widziałem, ja widziałem fotki na Facebooku, gdzie wyglądał prawie jak kulturysta. Nie wiem, czy on się chciał za kulturystykę wziąć. W każdym razie teraz jest powrotem u strongmanów i myślę, że jak popracuje nad sobą, to też może trochę coś osiągnąć, bo tu w niektórych konkurencjach był całkiem dobry, nie? No ja nie pozwolę, no. No słuchajcie, no ludzie, przyszedł tym Polakiem, a Kuka wiecie, jaki jest, nie? Pocis, nie? Nie wiem, czy to wytniemy. Co myślisz tu o tych niemieckich mistrzostwach? Jak Ci się podobało ogólnie? Jak odbierasz Niemców? No cieszę się, że tu jestem akurat w Niemczech, bo pierwszy raz jestem na takich zawodach. Fajnie, pierwszy raz startuję w strongmanach na scenie. Publiczność akurat tak fajnie widać. Nie widzę tej publiczności, ale fajnie, tak kibicują, brawa. Myślałem, że inaczej, a po prostu fajna, wielka atmosfera jest.
Jeśli chodzi o przygotowywania, to co żeśmy zrobili wcześniej z węglowodanami i z innymi rzeczami do jedzenia, wypaliło trochę, było za jedną godzinę chyba było źle, nie? Bo miało full power ci trafił dopiero godzinę później, nie? Tak, właśnie, tak pół godziny, godzinę power normal, był później tak doładowany. Ja teraz następnym razem pół godziny jeszcze szybciej wezmę te węglowodany i tą glutaminę i tak dalej i będzie na pewno lepiej. Okej, Marcin, ja też jako sponsor jestem bardzo zadowolony. Nie musiałeś, według mnie nie musiałeś tu koniecznie wygrywać. Miałem nadzieję, że będziesz w top 3, ale oczywiście wygrane zawody, super sprawa, będziemy cię dalej wspierać i powolutku przez przyszłe lata, bo Strongman osiąga chyba swój szczyt mając 35 lat około albo coś w tym 35 do 40 lat. Będziemy cię dalej wspierać i miejmy nadzieję, że dojdziesz powolutku, wolnymi krokami bardzo daleko, nie? Ja powiem tak. Ben, mówiłeś, że mam wolno robić wszystko spokojnie, to tak robimy, nie? Bez kontuzji, bo nie chcę się nabawić kontuzji, bo później na stare lata nie chcę narzekać i tak dalej. A dziękuję bardzo jeszcze raz firmy Bodata. No jedyną kontuzję trzeba też powiedzieć, może nie miałeś prawdziwej kontuzji, ale miałeś trochę problem z barkiem, co się okazało, że to tylko, bo śpisz na prawej stronie, śpisz na boku i po prostu tyle masy nabiłeś, że sobie, że krew ci nie dopływała całkiem, więc podobno podczas... Nerw też podobno przestawił, ze względu na masę. I to jest właśnie ten problem, że go gdzieś tam naciskam, ale już jest lepiej. No, więc lecimy dalej i jeszcze dużo zobaczycie od Marcina Sędwickiego, bo ja widzę w tobie, powiem, no nie chcę za daleko, nie chcę za dużo mówić, ale widzę na pewno top 3 strongmana wszystkich czasów w tobie, tylko powolutku i drobnymi krokami i przez lata pójdzie do przodu. Marcin, dziękuję ci też za tą wygraną, nie? I z powrotem do studia. A ja pozdrawiam całą Polskę. Marcin Sędwicki, kukaj.